Hello, hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. Tam dziad pływa, ten dziadiga tutaj pływa. Moi kochani, znów mnie nie było, znów to był bardzo intensywny tydzień dla mnie, ale już powoli wszystko sobie ogarniam i naprawdę już powinienem niedługo być wolny całkowicie. Też nie mogę doczekać. Ale no niestety, tak czasem to bywa, że obowiązki nas przytłaczają. Ale mówię, no już niedługo powinno być ok. Dzisiaj myślę, że... No ja jestem pewny, że on tu może przyjść. Mam nadzieję, że nie przyjdzie. Mam nadzieję, że uda nam się go jednak uniknąć. Kurczę, jeszcze ta cholerna noc nam musiała tutaj zapaść, no. Niedobrze. Ja mam tylko nadzieję, że on tak daleko się nie zapodzieje tutaj. Nam brakuje bodajże jeszcze kadłubu do cyklopa. I dzisiaj właśnie jest taki plan, żeby to sobie wszystko poogarniać. La la la, nie pływa ta menda, nie pływa. Nie pływa ta menda. Mówię, no ja tutaj nic prawie, że nie widzę. Totalnie nic, a nic tutaj nie widzę. W ogóle, moi drodzy, cały czas tutaj mi Sorry, nie wyspałem się dzisiaj, a jest dosyć późna godzina. Napominacie mi non-stop o Little Goody Two Shoes. Obiecałem, że będzie. Obiecałem. I będzie. Będzie, moi drodzy, już naprawdę bardzo niedługo. Myślę, że w następnym tygodniu, wy to oglądacie w sobotę. Niestety jeszcze odcinki co dwa dni, bo jeszcze się niestety nie wyrobię. Myślę, że jeszcze poniedziałek, wtorek, środa maksymalnie będzie jeszcze po jednym odcinku. Później już być może damy radę wrócić do nowej, tak jakby, czy do nowej, do starej formy. Do starej formy, gdzie tych odcinków było naprawdę dużo. Przynajmniej jeden dziennie. Myślę, że do tego wrócimy. Ja już pokończyłem remonty. Znaczy już kończę w sumie ostatni pokój. Wiecie, taki w sumie no już swoje, że tak powiem, rzeczy porobiłem. Teraz została mi jeszcze piwnica. O piwnicy również zahaczyłem. W ogóle ja nie mam nic wspólnego z budowlanką, naprawdę. Ja tylko tyle, co sam sobie jakieś tam remonty robię. Znaczy, nawet nie to, że lubię to robić, tylko po prostu, wiecie, teraz remonty są mega drogie, więc człowiek stara się jak najbardziej sobie zaoszczędzić na tych właśnie remontach w ten sposób. I no, ja nie jestem tego sobą uzdolnioną w remontach, mimo to robię to. Znaczy, może inaczej, zrobię to dobrze, ale no jednak w miejscu takiego fachowca, który zrobiłby to, nie wiem, miesiąc, ja to robię 3. No i niestety, tak to wygląda, więc jestem totalnie sterany. Jeszcze w pracy też mam niezły Saigon. Więc to wygląda bardzo, bardzo dla mnie. Jest to tylko ty. Ja już bym myślał, że to ten duży. Spokój się. Gadku. Puścił sobie. O fuck. Usłyszałem go. Najgorsze jest to, że go nie widzę. Jakie to jest irytujące. Słyszysz, a nie widzisz. Gdzie on, dziad, jest? Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest bardzo słabo oznaczone. Where I am. Gadajcie co chcecie, ja się nie widzę. Oh fuck. Ja go totalnie... Jeszcze ten stalker, dziad jeden, no. Dziadyga stalker. Dobra. Obczajmy, gdzie my jesteśmy. Ja się dygra. Fuck, widzę cię.
Widzę cię. Kurwa, on też mnie widzi. O mnie. Umieram. Umieram, fuck, umieram, nie patrzę się do tyłu. Nie patrzę się do tyłu. Dobra, spojrzę się do tyłu. Uff, Boże, to jest tragedia. To jest kurwa tragedia tutaj pojebać. To jest Baby Shark, dobra. No kurde, brakuje mi tego cholernego kadłuba. Baby Sharki sobie pływają. W końcu się dzień zrobił. Ja w ogóle chyba kółko zatoczyłem wokół tej Aurory. Ale uff. No, to były za emocje. Czy to się da w ogóle dziadostwo zabić? To jest dobre pytanie. Panie Stalker, proszę się uspokoić. Działko grawitacyjne, to mnie zbytnio nie interesuje. No brakuje mi, kurde, chyba tego kadłuba. Brakuje mi tego kadłuba, no i naprawdę bardzo chciałbym go dzisiaj sobie zgarnąć, bo w szczególności, że straciliśmy Steamoffa. Byłoby dosyć pocieszające, nie? Oh shit. Gdzie my jesteśmy w ogóle? My tutaj, my w ogóle jakoś poleciliśmy dookoła tej Aurory. Wiadomo, że tutaj jest gdzieś Aurora, ale nie, ona jest na południowym wschodzie. Czy my tutaj byliśmy? Złom. Mi się zabić nie da, prawda? To znaczy, tłuc cię się da, ale zabić się... Da cię się zabić! Czemu się nie mogę teraz zeskanować jakoś ładnie? Nie daj nam możliwości dobicia ptaszka. Nie no, my jesteśmy z tyłu Aurory. Definitywnie to jest z tyłu Aurory. Dobra, czego nam tam brakowało? To jest dobre pytanie. Schematy, moi drodzy. I mamy to zademonstrowane. W ogóle mamy kombinezon prone. Trzeba to zrobić w końcu. Mamy system torpedowy Steamoffa. To też być może. Wytwarza miejscowe zaburzenia grawitacji i załaduje ją do luku torpedowego pojazdu. W ogóle coś się dzieje. Schemat kadłuba cyklopa. No właśnie. W ogóle jakieś dziwne dźwięki nam się demonstrują. Dobra. Kurczę, nigdzie nie widzę tego, co chcę. Złom kolejny. Czyli co? Dalsze poszukiwania. Dalsze poszukiwania, może sobie tutaj zejdźmy delikatnie. Wydaje mi się, że tutaj może tego gadka nie być. Tutaj pewnie będą tylko i wyłącznie te baby sharki, no bo on lubił piasek. To się nawet chyba nazywa rekin piaskowy. Grawitacyjne, złom, grawitacyjne. Jak po złości. Jak po złości, no. Złomix. Też złomix. Ja też mówiłem, że jego tu nie ma. Odpowiedź brzmi jest. Co jest najlepsze, on pływa cholera na takich bardzo płytkich wodach. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem ich nie ma po prostu więcej. Liczę też na to, że jeżeli tutaj sobie pływamy obok tych baby sharków, może się tymi baby sharkami zajmie. Tak, zesraj się, zesraj. No
kurczę, nie ma tutaj nic. Totalnie nie ma tutaj nic, co bym chciał w ogóle zgarnąć. No nie ma, totalnie nie ma. Powiedzcie, co, no wrócimy do tej bazy. No kurde, nie wiem. Zgaduję, że tutaj ich pływa więcej niż jeden. W ogóle tego złomu tu jest. Więc tak, obstawiam, że tutaj jest ich więcej niż jedna sztuka. No właśnie. No właśnie. Więcej niż jedno zwierzę lama. Ja mam tylko nadzieję, że on mnie nie zobaczy. Raz przed tobą uciekałem. To tu ich chyba z pięciu pływa. Tu ich pływa chyba z pięciu. Ja nadal oprócz złomu nie widzę tutaj nic. Naprawdę nie dają nam... Stalker. Nie dają nam nic w nagrodę, że pływamy tutaj z tymi dużymi bałwanami. W ogóle powiem wam, że ja ogólnie mam straszny... Znaczy, inaczej, może nie straszny lęk, ale no, mam fobię taką delikatną na temat właśnie takich głębokich wód. Bo jakoś ze 3-4 lata temu w Egipcie podczas w sumie nurkowania na jachcie zostałem prawie, że wciągnięty pod statek. Kurwa, i od tamtej pory po prostu no wiem, że nie wolno podpływać blisko żadnych jachtów ani z tych rzeczy. I jakoś aż nie mogę się, że tak powiem, przemóc od tamtej pory, jeżeli chodzi o takie nurkowanie właśnie stricte blisko łódek. Ciężka sprawa. Dobra, no naprawdę, no nie widzę tutaj nic. Nie widzę tych cholera żadnych, ale to żadnych części kadłuba naszego cyklopa. Naprawdę podpływam chyba do wszystkiego, co tutaj w ogóle jest, co istnieje, no i nic tu naprawdę nie ma. Widział mnie? Widzę chyba kadłub. Kiciuś. Królu złoty. Mostek, to nie mostek. To ma być kurde kadłub. Ale on tu był blisko. Wow. Ale opantaliłem pantolety. Ja pierdolę. Oh shit happens. I teraz pytanie. Czy on może mnie zaatakować, jak ja tu jestem? On może mnie zaatakować tak po prostu, jak ja sobie pływam? Może dla niego jestem zwykłą małą płotką, której się nie opłaca w ogóle ruszać? Tak też może być, nie? Też cholera może być, że on jednak mnie nie ruszy. Może właśnie głównym tutaj, że tak powiem, dobrym momentem do pływania to jest właśnie czas, kiedy ja nie mam tego Simofa. Może Simof go bardziej przyciąga. Właśnie konsola, złom. No kurde faja. Nie wiem. Wszędzie jest złom. Ja takiego złomu nie szukam. Ja takiego złomu nie szukam. Najgorsze jest to, że teraz tak. Znów nie mam żadnych głębokościowych rzeczy. I znów będę musiał tego Simofa sobie wręcz, że tak powiem, ulepszyć. Powiem wam osobiście, że też chciałbym chyba zacząć gdzieś sobie budować bazę. To jest dokładnie. O! Z czym się zasilanie skończyło. Nie powiem, ładnie tu jest. Blisko w rejestrze czego? Naszej aurory. Bliziutko naszej aurory. Ja akurat powiem, że osobiście lubię też ten biom właśnie z tymi baby sharkami. Mimo wszystko, jakoś tak jest przyjemny.
Znów złom. Znów złomik, skurde, no. Niedobrze. Duże bziki. Dobra, wyjdźmy sobie na powierzchnię. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy dokładnie. To jest w ogóle około 200 metrów. To jest sporo. Powiem, że jest bardzo dużo. Ja potrzebuję czegoś, żeby móc również zdokować naszego cyklopa. A no właśnie nie jestem dokładnie pewny, jaką on ma wielkość. Chciałbym może gdzieś tutaj na tych bardziej głębinach się jakoś spróbować rozbudować, no ale to mi się ogólnie nie podoba krajobraz tego wszystkiego. Wiecie, to jest rozpieprzone. Analizator płynów uszkodzony. Nie mogę go nawet wziąć. Weź. Dobra, wypijmy sobie wody. Łopatnica. No dobra, to jest mega. Brak miejsca w ekwipunku. Pewnie 4 wymagane. I. Muchas gracias. Nie wiem czemu, ale kusi mnie bliżej Aurory, jakoś tutaj sobie podejść. Widzę, że są pęcherzówki. Więc może... nie byłoby głupim sposobem gdzieś się tu rozbudować. Naprawdę to jest blisko Aurory. Mega blisko Aurory. Jakieś kanały takie zbliżeniowe, no ale kurde... brzydko jest tu. Grzybki kwasowe też są. Grzybki kwasowe też są. Co to jest? Automat z kawą. Kurwa, znalazłem automat z kawą, a nie mogę znaleźć... a nie mogę znaleźć cholernego kadłuba cyklopa. Łapka grawitacyjna. To też mnie nie interesuje. O, tu jest ładnie. Znaczy, ładnie. Pojęcie względne. Blisko cyklopa, czy cyklopa, blisko Aurory. No blisko. Dosyć głęboko, no dosyć głęboko. Na pewno mamy jakieś śmieci już na samym dole. Ale jakoś to zbytnie mi nie przeszkadza nawet. To baby sharki. No są baby sharki. W ogóle jest tytan. Ja tu już musiałem być. 600 metrów. Wiecie co, no dobra, no ja jestem skłonny się tu nawet rozbudować. A nóż niech stracę. Czy ja mam... konstruktor was mam. Dzień dobry. Stacja dokująca. Stacja dokowania pojazdów. Dobra, to jest spoko. Pomieszczenie wielofunkcyjne. Myślę, że możemy sobie zacząć to... tą stronę. I. Was zaraz sobie ściągniemy. Chyba tu porządków zrobimy. Żebyście tak sobie tu nie latały. Ciekawe, czy na nich się da budować. W sumie tego nie sprawdziłem. A szkoda. Mogli tu zbudować i wiecie, byłoby śmiesznie. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby chyba. Chociaż nie, no dobra, no tu jest w porządku, tylko trzeba się pozbyć naszych kolegów. Brak miejsca w ekwipunku. To wyrzucimy. Nawet nie muszę was zbytnio wszystkich wywalać, wystarczy... ej. Tak to my się nie będziemy bawić. Wystarczy, że się pozbędę kilku. Ten kamień sobie już spadnie. Dobra, to trzeba dokończyć. I tak. Potrzebowaliśmy tam kwarcu chyba.
akurat na nasze szczęście jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, bo kwarcu tutaj u nas jest naprawdę mnogo. Naprawdę mnogo. Dobra. Więc co, dzisiaj budowanie bazy. Dzisiaj budowanie bazu. No i fajnie. Tylko tak, tlenu jeszcze nie ma niestety. To nie jest problem. To nie jest problem, bo możemy sobie zrobić moduł zewnętrzny, tylko tak potrzebujemy. Przekaźnik energii nie. Bazowa pompa powietrza. Pompuje tlen z zasilonej bazy do podnoszonej sieci rur. To nie. Potrzebujemy panel słoneczny. Chwilę przynajmniej. Kwarc, tytan. To mi wydawało mi się, że miałem sporo, ale widzę, że nie. No i będzie elegancka aurorka. W ogóle wydaje mi się, że troszeczkę do góry też podlecimy. Potrzebujemy oczywiście tą stację. To jest na razie tylko taka wersja alfa tego wszystkiego. Ścigasz mnie? Mnie ścigasz naprawdę, ziomo. Tytan. Więcej tytanu. Fajnie. O. Rekin rzeczny niebezpieczny. Rekin rzeczny niebezpieczny. Dobra, no kwarcu chyba starczy. Chyba. Teraz by nam się trochę złomu przydało. Jak tak to nie było w ogóle wiecie, żadnego kwarcu i tak dalej, a teraz tego jest od cholery. Ołów. Złoto. No niezbyt. Teraz naprawdę by mi się przydał tytan. Obstawiam, że gdzieś go tu znajdziemy, bo oczywiście są stalkery, więc one muszą mieć... O, właśnie. Tylko... Złomu też nie zgarniemy. Bo nie mamy przecież terraformacji. Czy terraformacji, tej transformacji. Stalkery. Dobra, wypijmy. Dwie sztuki, może być. Tam jakaś pęcherzówka sobie chyba pływa. Dobra, ale brakuje nam jeszcze miedzi. Gonisz mnie? Nie. Brakuje mi jeszcze cholercie miedzi. Na razie możemy wyrzucić to jedno. Miedzi, ruda srebra. Tak. O, jak tu jest? Ooo, jakiś wlocik. Co to w ogóle jest? Jak się te grzyby ładnie rozprostowały. I co ja mam z tobą zrobić? Ołów mi niepotrzebny. Srebro aż też mi nie jest tak potrzebne. Naprawdę przydałaby mi się miedziucha. 30 sekund. O nie! O nie, jesteśmy zgubieni. Neonówka. No to nie ten kabaret. Ło, 14 sekund. No, nawet mniej. 10. Płyń na powierzchnię. Siup. No i gdzie znaleźć miedź? Mieć czy nie mieć? W ogóle, czy mi się zaznaczyła ta baza tutaj? To jest ciekawe pytanie, gdzie my jesteśmy. Kurczę, mogły być bardziej zaznaczone na tej mapie, naprawdę bardziej. Tak słabizna. Czy wy widzicie, gdzie my jesteśmy? Bo ja nie widzę. Tutaj. No to ja tego nie widziałem. Totalnie tego nie widziałem. Cię liczę na to, że może gdzieś tu, kurde, au! I dużo was jest, fuck. Nie, no źle jest. Nie wyjdę stąd, tędy. Stąd, tędy.
Same złomy, same złomy. Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie można szukać teraz kadłuba od cholernego cyklopa. Jest miedź. To jest ósemka. Czy my byśmy w ósemce? Nie, jest PDA. Integrating new PDA data. O, kolejny PDA. Integrating new PDA data. Wrzuciłem ołów, wziąłem ołów. Przyzwyczajenie. No dobra, tylko tak. Oko, mam teraz miedź, mam teraz jak zrobić resztę, ale teraz pytanie, gdzie jest ta moja miejscówka? Tam jest chyba. Chyba cię mam. What, czym jesteś? Drownia, Jezu, bla 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 bla. Kurde, mogliby dać co innego. No mogliby dać ten fragment cholernego kadłuba, no. A tu wszędzie sterownia skanująca. Wszędzie. No kwarc nie wyrzucaj. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to szukać. Gdzie, przyjaciel, kolega? No się zgubiłem. Tam jesteś, dobra, widzę cię. Dobra, zróbmy sobie tlenu i z pewnością nam to troszeczkę pomoże. A przynajmniej pomoże nam w ten sposób, że będziemy mogli w końcu sobie tu pooddychać świeżym powietrzem. Dobra, buduj. Pyk. Mamy tlenik. Bardzo fajno. Dobra, teraz tak. Pytanie. Jak my się chcemy rozbudować? Czy my chcemy całkowicie się wspiąć do góry? Wykrywam zwiększony poziom obcych bakterii w wodzie. Zalecane jest wykonanie samoskanowania. Okej. Okay. Infekcja. No to już wiedziałem. To już wiedzieliśmy o tym. No i dobra, teraz tak. Czy my chcemy sekcję do góry? Łącznik pionowy. Jak to działa, nie wiem. Uuu, kapsułka może być nawet oszklona. Ja się tak zastanawiam, czy by przypadkiem nie zrobić sobie na przykład kolejnego poziomu. Do góry. Nie wiem, czy to nam nie zabierze na przykład wtedy. Ale wiecie, co bym to rozebrał jednak. Rozebrałbym to z tego powodu, że... No trochę nam to koliduje w tej chwili, tak? To mnie gryzie. I zrobiłbym to teraz tutaj. Tak, po prostu, żeby to nie przeszkadzało, żeby sobie tam ten tlen był produkowany, ale żebym ja mógł sobie to wszystko rozbudowywać tak, jak chcę. Dobra. I teraz tak, zobaczmy ten łącznik pionowy. Czy to działa w ten sposób, co myślałem? Nie. Nie działa. Ale patrzcie, możemy to zrobić w ten sposób, albo i w ten sposób. W ogóle możemy wiele sposobów to zrobić. Wow. Maksymalnie dotąd. A czy ten łącznik teraz, on zadziała w ten sposób? Nie. To nie działa w ten sposób, co myślałem. Widzicie, no ja się też uczę razem z wami poniekąd takich rzeczy. Duże pomieszczenie, sztabka plastali. A tu gdzieś widziałem, o, fundament. No właśnie, czy te fundamenty my możemy sobie jakoś stawiać? Możemy. Ale one też nie są jakieś tam super, hiper wielkie.
Tak patrzę mniej więcej, gdzie ja sobie mogę to postawić, żeby potem też móc wlecieć naszym cyklopem. Kurde, wiecie co? Wiem, że to być może będzie trochę... Ale ja sobie życie komplikuję. Być może. Być może i tak będzie. Ale... Ja bym jednak tutaj zrobił troszeczkę inaczej. Obawiam się, że ja nie będę miał miejsca. Ten baby shark sobie pływa. Mogłem to zrobić tak. To wyrzucić. Ogniwa energetyczne na razie wyrzucić też są mi niepotrzebne. Wejdźmy sobie do środka. Zbieramy właśnie, zobaczcie, nawet tekstury przylatują. To mi się nie podoba. Ja jestem cholernym pedantem, no mówcie co chcecie, ja jestem cholernym pedantem. Nienawidzę jak coś mi nie wychodzi, coś mi nie pasuje. Uwielbiam symetrię, jestem symetrystą. To nie wcale onanista, pamiętajcie. Ja tak lubię, no. Pomieszczenie wielopunkcyjne, no spoko. Dwie miejsce, cztery sloty. No tak nie bardzo, bo tam chyba sześć jest potrzebnych. I... Dobra, na razie ten cholerny analizator wypuśćmy. Może niepotrzebnie go tu wypuszczałem. I tak, chcemy zrobić od początku fundamento. La fundamento. O. I tak by było elegancko. Jeszcze wiecie co, bo ja chcę być ogólnie skierowany w stronę Aurory. Czy ty tutaj, kurwa, masz, no, naprawdę nie miałem jak wlecieć w ciebie. Tylko akurat normalnie, centralnie na ciebie. Dobra, tu jest Aurora, ona jest na SE praktycznie. No to tak mogłoby zostać, no już. Byłbym skłonny się nawet zgodzić, żeby tak to zostało. Dobra, czyli tak to budujemy. Tak to sobie buduję, a czym? Ołowiu nie ma. Luda srebra. No i co, i coś się będzie latał, kurwa, i szukał ołowiu. O, wilku mowa, dzień dobry. A, my dwóch sztuk potrzebuje. Ołów, proszę jeszcze raz. Srebro. Złoto. Ołów. Złoto za lekkie. O, dziękuję. O to chodziło. Pyk. Plus 2 do wytrzymałości, świetnie. No i teraz możemy zrobić to cholerne połączenie wielopunkcyjne. Znaczy pomieszczenie wielopunkcyjne, nie połączenie. I tylko to pomieszczenie wielopunkcyjne, z tego co widzę, jest takie dosyć... No jaka dupa. Zobaczcie. Ale kicz. Ale kicz. Ale słabizna. To ja myślałem, że to będzie fajna sprawa. To taka dupa. No dobra. To jeszcze co innego robimy. Robimy to może w ten sposób. Musimy to ładnie postawić. Opa. W miarę okej, w miarę okej. Noż ty kurwa nie strasz mnie dziadu. Jak mnie wydygał, jak mnie dziad wydygał. Jestem ciekaw jak to będzie tutaj to wyglądało. Czy to będzie zwiększona po prostu wysokość tego? To jest ciekawe. Co nam tu wyjdzie? Mamy już to. A, zobaczcie. No ale niestety nadal nie mogę zrobić tego w ten sposób, jak chciałem. Łącznik nie działa. Ten łącznik nie działa jak powinien. Zróbmy to delikatnie wyżej. No wiecie, mówię, no ja się uczę w tej chwili. Razem z wami. A może nawet...
Ale to też nie... Nie, no to nie zadziała w ten sposób, kurde. Jest tu jakaś drabina? Jest tu drabina. Drabina łączy dwa piętra. No zróbmy to jeszcze raz. Bo wiecie, ja bym sobie teoretycznie tutaj... Bo widzę, że już tlenu mi brakuje powoli. Podlećmy sobie do góry. Ja już tutaj widzę, że... O, jest jakiś bug graficzny. Ja tu nawet widzę, że da się połączyć te pięterka, więc nawet spoko. To by było nawet bardzo ciekawe, jakby to wyszło. Jestem ciekaw. O kurwa, wiecie co, znów spartuliłem sprawę. Gdzie jest Aurora? Aurora jest na SE, tak? C. Trzeba pamiętać, że Aurora jest na SE. No dobra, i spróbujmy sobie połączyć te dwa pięterka. Mamy drabinę. Ale to nie... O. Jest, da się połączyć. Da się, kochani, połączyć. Dobra. To jest wszystko, co chciałem wiedzieć, no przynajmniej na ten moment. Więc teraz po prostu sobie zróbmy ten cholerny moduł. Żeby mieć ten tlen, zbóżmy sobie to. Bo to jest niepotrzebne, tak? Dobra. To jest niepotrzebne. Mamy tlen. Miło, przyjemnie. I teraz się zastanawiam. Dajemy jeszcze jedną do góry. Tu moglibyśmy sobie zrobić tą sekcję, to się przekręcać da się. Gdybyśmy sobie zrobili tą sekcję. Albo nawet inaczej jeszcze, bo moglibyśmy zrobić to w ten sposób. O nie, nie da się? Czy się da? Da się. Coś takiego. To byśmy też połączyli. Ja na razie to wszystko sobie projektuję. Tu byśmy sobie dali być może duże pomieszczenie. W tym spożycie kalorii, spoko loko. Ja mogę tutaj sobie to dosztukować. To niezbyt chce iść nawet. O! Coś się da. Coś się ładnie zrobiło. Tu byśmy sobie mogli w razie czego zrobić sekcję. To się dosztukuje do tego? Dosztukuje się. To czemu to się nie chce tu zrobić? Czy to musi być jakoś inaczej? Czy może po prostu nie da się w powietrzu budować? Może trzeba to najpierw zbudować, wiecie? Dobrze, tutaj się to zrobiło, cholercia. No cóż, inaczej tego nie zrobimy. I tu byśmy to zrobili w ten sposób. A ja tutaj jeszcze zrobiłbym dodatkowo stację dokującą. O ile się to da? Z tego co widzę, to chyba się nie da. Z tego co widzę, to się chyba nie da. Chyba, że stacja dokująca, ale to wiecie co, nie. To mi się w takim razie to nie podoba. Z tego powodu, że tutaj byśmy sobie dali większą strefę. W ogóle już teraz nawet mogę chyba zacząć przenosić skrzynki, co? Jak myślicie? Kwarc tytan. Dałoby radę to zrobić. Jak to się zduplikować? Shift nie działa. Ale to też nie działa. Dobra, potrzebujemy trochę kwarcu i tytanu. Ciebie też potrzebuję. No chodź tu. Dobra, srebro. Pewnie mi to srebro nie jest zbyt niepotrzebne, ale... Ale jak dają, no to... To biorę. Bumerang. Co potrzeba do fabrykatora?
Fabrykator potrzebuje tytanu i próbki koralu. Korala stołowego. Koralu, korala. Koral, koral. Próbka korala to bez problemu, do ogarnięcia. To, to chyba jest to? To jest koralowiec olbrzymi. Tuby. To nie jest to. To jest tamto. Co tam było potrzebne? Tytan. To to mogę wyrzucić na ludzie. Nie widzę tego korala. Niestety. Koralu, korala. Naprawdę nie wiem. Koral, koral. No patrzcie jak po złości, nie? Jak po złości. Tyle smutku, tyle złości, wyjebane po całości. To jest złom. Ale co mi po złomie, jak ja go nie mogę przefabrykować? To są nasze apteczki, trzeba pamiętać. To może być ten koral? Płytka muszli koralowca. Nie, to też koral, koral stołowy. Ej, ja jestem głupi, wiecie? Kurde. Ja te ryby mogę... Mogę je smażyć przecież od razu, nie? Vital signs stabilizing. Ja się tu z nimi bawię. Krzywa żyłkowa. No kurde, nie widzę tego dziadostwa. A mogę ciebie zabić? Tygrysiczka. Jeśli zasadzisz, że w odpowiednich warunkach wyrośnie z nich dojrzały okaz. Niezbyt mnie to interesuje, chciałem zobaczyć, czy coś z was leci. No i leci. Przy okazji mi się tutaj mrysnęło. Ale nie wiem, co to było. No kurde, nie widać tego. Nie widzę koralowca. Nie jest koralowiec. On był taki czerwony faktycznie. Ale tu go cholera nie widzę. Ja się z ciebie nie boję. To nie jest to? Jabłka drzewna. Nope. Ale zobaczymy. Niestety nie. No kurde, tu nie ma tego koralowca cholernego. Ten biom jest tego pozbawiony po prostu. I nie podoba mi się to. W ogóle odpływamy chyba delikatnie od naszej aurorki. No, powiem wam, że nie podoba mi się to. Tu jest w ogóle chyba nasza szósteczka. My tu byliśmy ostatnio chyba nawet. CC. No nie widzę. Ale nie, nie widzę. Totalnie tego nie widzę. Najgorsze jest to, że zapewne zaraz zgubię również nasze przejście, naszą bazę pseudo. Bo ja tak mam. Ja tak mam. Coś tu jest? Można powiedzieć, że darmowy tytan. Ja go to przyjmę. Ale kurde, no próbka koralowcem jest potrzebna. Mogę już złom zbierać faktycznie, ale no potrzebuję próbki. A to na tym czerwonym biomie tego nie ma. Cóż to jest? Drownia skanująca. Ej, dobra, to się przyda. W sensie tytan z tego się przyda. Obijcie, zabijcie, naprawdę nie widzę tego. To jest oraz tubka. Pewnie zdążyłbym przelecieć sobie do bazy i z powrotem, zrobić sobie simofa.
tak się kurde bawię. Grzybowe drzewo. No to mnie też nie interesuje zbytnio. Mogę skanować, no ale to tylko i wyłącznie to. Nie mogę zabić. Chyba ci nawet zabiłem, co? Meduszczka. Bieram cię. Mówię, naprawdę bijcie, zabijcie, nie widzę tych cholernych. Kłódka musi kolorowca. Koralowca. Też jest tuba. Same kurwa tuby. I mega dużo jest tych pseudo strzelających gubien. Nie, tak to nie może być. Palnik laserowy znalazłem, no. No nie widzę. Naprawdę nie widzę. Czy znów biom czerwony? Lipa. Dobra, moi drodzy, zróbmy to w ten sposób, że ja sobie do następnego odcinka przeniosę wszystkie rzeczy. No nie będę nic tam sobie... Nic nie będę sobie zbierał. No niestety dzisiaj taki odcinek dosyć nudnawy, ale to chyba też z powodu mojego zmęczenia. Jestem zmęczony, naprawdę jak cholera jestem zmęczony. Więc powiem wam, że gdyby nie to, iż no to już byłby czwarty albo piąty dzień bez odcinka, naprawdę chyba bym go nie nagrał. Już troszeczkę się już zmusiłem do nagrywania. No bo wiem, że trzeba, wiem, że na to czekacie. Ja cały czas staram się naprawdę ten kurwa remont skończyć, który już trwał 3 miesięcy. Mam nadzieję, że już do końca tego miesiąca, czyli do końca lipca, już będziemy mogli zaczynać A Little Goody Two Shoes. Bo naprawdę ja również chciałbym w końcu tą historię sobie poznać i dokończyć to po niektóre serie. Być może w niedalekiej przyszłości również zobaczymy się w nowej serii. Czy nowej serii? W nowym sezonie. Project Zomboid, i to taki globalny, gdzie serwer również będzie dostępny dla was, więc oczywiście śledźcie to wszystko. No i co jeszcze? Co jeszcze? Coś miałem wam do powiedzenia oprócz tego, ale ja oczywiście mam pamięć złotej rybki, więc tak właśnie to z tym moim pamiętaniem wychodzi. Nie sobie przypomnę niedługo, jak już skończę odcinek. Co ja tam chciałem jeszcze wam powiedzieć? Co to jest? Próbka tuby koralowej. Nie chcę tuby. Tubę sobie dosadźcie. No nie ma. Naprawdę. O, to? Kurwa, to nie to, to było czerwone. To dosyć ciekawie wygląda, ale też nie. O, tu. O, wybuchowy dziad. Jestem szybszy niż ty, gałganie. Pik. To bolało. Tak się nie robi, drogi kolego. Zazwyczaj te próbki tego koralowca to było o coś takiego, nie? No i tak mi się kojarzy. Tak, to nie jest to. Łydka muszli koralowca. No to po prostu jest to samo. Kurwa, nie pamiętam. Totalnie mi wyleciało z głowy. No nie używamy tego dosyć często. No to mi się... A, to jest to! Dobra, mam cię. Koral stołowy. Mam cię. Nie mam miejsca. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy już no niedługo. Myślę, że zobaczymy się w poniedziałek. Poniedziałek już raczej z Little Goody Two Shoes. To jeszcze nie obiecuję tak 100%, no ale postaram się nagrać przynajmniej jeden odcinek. No i co? I to chyba tyle. Wystabilizowany. Nawet na nową bazę. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej.